Dzięki wsparciu samorządu i sponsorów już 30 czerwca wystartuje 9. edycja wakacyjnej Ligi Futsalu. Rozgrywki, które od lat są stałym punktem wakacji, także w tym roku przyciągną na boiska przy ulicy Wyszyńskiego rzesze zawodników i kibiców. W tym roku już wiemy, że mamy przyznaną dotację z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Starostwa Powiatowego. Czekamy także na informacje, czy uda się pozyskać środki ze środków gminy na wypoczynek wakacyjny. I ta kwota spokojnie wystarczy na bardzo fajne zorganizowanie rozgrywek, przede wszystkim na nagrodzenie zawodników, bo w głównej mierze na to idą te pieniążki. Tradycyjnie wakacyjna Liga Futsalu zostanie rozegrana w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W tym roku kategoria pierwsza jest to więc rocznik 2002 i młodsi, kategoria druga 2000 i młodsi i kategoria trzecia najstarsza, rocznik 1996 i młodsi. Zawsze w tych kategoriach może brać także określona ilość młodszych zawodników z tych młodszych kategorii, co zastrzegamy w regulaminie, który jest na naszych stronach internetowych. W tej edycji drużyny czeka 5 lub 6 turniejów eliminacyjnych oraz wielki finał, w którym wystąpią po 4 najlepsze drużyny z poszczególnych kategorii wiekowych. Wszystko będzie zależało od zainteresowania zawodników. Z doświadczenia wiemy, że największe jest w drugiej i w trzeciej kategorii, gdzie około 20 drużyn bierze udział w rozgrywkach. W najmłodszej kategorii tych drużyn jest nieco mniej, ale liczymy, że uda się, że w tym roku także ta najmłodsza kategoria będzie licznie obsadzona. Podczas trwania rozgrywek wakacyjnej Ligi Futsalu zaplanowany jest także jednodniowy turniej Magic Sport Cup, skierowany do starszych zawodników. W tym roku postanowiliśmy zorganizować wspólnie z naszym sponsorem, salonem sportowym Magic Sport, jeden turniej, który odbędzie się 16 lipca, Magic Sport Cup. To turniej w kategorii Open, gdzie najmłodsi zawodnicy będą mogli mieć 15 lat, najstarsi bez ograniczeń wiekowych, także myślimy, że zarówno tacy, którzy grają w klubach, kluby sportowe, kluby futsalowe, jak i dzikie drużyny, tak jak właśnie jest w wakacyjnej Lidze Futsalu, przybędą na ten turniej, mimo że jest małe, wpisowe, symboliczne, to znajdą się chętni, którzy w sobotę 16 lipca będą chcieli brać udział w tej rywalizacji. Wakacyjna Liga Futsalu wystartuje już 30 czerwca turniejem w kategorii gimnazjalnej. Szczegółowe informacje o terminach oraz regulamin ligi można znaleźć na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Stowarzyszenia Chrzanowska Liga Futsalu.